Magdalena Pecka, dobry wieczór. Zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Nadal napływać będzie do nas ciepłe, wręcz upalne powietrze. Będzie bardzo ciepło, nieco chłodniej na wybrzeżu. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 21 stopni, a w Polsce centralnej nawet 35 stopni na termometrach. Podane wartości dotyczą temperatury w cieniu. W słońcu będzie jeszcze cieplej. Wraz z wysoką temperaturą tworzyć się będą zjawiska burzowe. Prognozujemy je w całym kraju. Wtedy większe zachmurzenie, intensywny deszcz, niewykluczone są także opady gradu i silniejszy wiatr. Sprawdźmy, co czeka nas na Dolnym Śląsku, bo już w nocy lokalnie mogą pojawić się burze. Noc będzie ciepła, na termometrach zobaczymy od 17 stopni w Jeleniej Górze do nawet 20 stopni we Wrocławiu. Od godzin porannych, jak i przez cały dzień, na ogół będzie pogodnie i słonecznie, lecz mogą tworzyć się burze, wtedy większe zachmurzenie, burza i opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wysoka. Jutro na termometrach zobaczymy od 27 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze do 31 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Wiatr słaby i umiarkowany w trakcie burz w porywach do 60 km na godzinę. Biometr przez lokalne burze, opady deszczu i wysoką temperaturę niestety będzie niekorzystny. Warunki drogowe dobre, lecz w opadach pogorszą się do złych. Na dziś to wszystkie informacje pogodowe. Kłaniam się i życzę wspaniałego wieczoru. Do zobaczenia.